Towarzystwo stało na stanowisku, że odpowiedzialność za śmierć śpiewaka ponosi profesor Wilczur i że on też winien uiścić kwotę ubezpieczenia. A to dla Wilczura równało się ruinie. Pomimo to bez namysłu oświadczył, iż gotów jest pokryć całą sumę. Czyż mógł narażać się na proces, na ekspertyzy, na wywlekanie na światło dzienne tych wszystkich podejrzeń, które się nagromadziły przecież nie tylko w nim samym, ale w Łucji kańskiej i w Kolskim i zapewne w wielu innych musieliby stanąć przed sądem i na pewno ktoś z nich poruszyłby te sprawy, wystąpiłby z tymi podejrzeniami na myśl, o których... Ogarnęło wilczura przerażenie i obrzydzenie. Nie, na to zgodzić się nie mógł. W ten sposób z dnia na dzień utracił niemal cały majątek. Lecznica, willa, kamienica napuławskiej, wszystko to przeszło na własność towarzystwa asekuracyjnego. Dyrekcja tego towarzystwa wykazała i tak wiele życzliwości i dobrej woli, pozostawiając Wilczura na czele lecznicy i wyznaczając mu względnie wysokie pobory oraz pozostawiając mu prawo dożywotniego zajmowania willi. Dzięki tym okolicznościom sprawa została załatwiona cicho i bez rozgłosu, na czym Wilczurowi najbardziej zależało. Pozornie nic się nie zmieniło. O tym, że Wilczur przestał być w lecznicy wszechwładnym panem i zależał teraz od prezesa Towarzystwa Asekuracyjnego Tuchwica, nikt nie wiedział. I sam Wilczur zresztą nie odczuł tej zmiany. Od wielu lat nie przywiązywał do pieniędzy wielkiej wagi. Kiedyś, gdy była z nim jeszcze jego żona świętej pamięci, Beata, umiał pracować po kilkanaście godzin na dobę. Wierzył, że przepychem luksusowych samochodów, drogich futer i biżuterii może dać jej radość, dać szczęście. No i oto pewnego dnia zostawiła to wszystko, zostawiła i odeszła, zabierając mu malą Mariolę. Wraz z jej odejściem rozwiały się jego złudzenia. Wszystkie dotychczasowe wysiłki, cała ciężka i zawzięta walka o byt, Wydała się śmiesznym nieporozumieniem, bezsensownym trudem, tragiczną pomyłką. A potem przyszły lata, zupełnie inne lata. Kto wie czy nie należy ich błogosławić? Tych lat spędzonych na szlakach włóczęgi, lat spędzonych wśród dobrych ludzi, gdzie praca z siekierą w ręku lub z ciężkim workiem na plecach była pracą dla zwykłego kawałka chleba. Utrata pamięci, tak. Przez długie lata nie wiedział, kim jest, skąd pochodzi, jak się nazywa. A czyż utrata pamięci wówczas nie była dlań dobrodziejstwem? Czyż nie powinien błogosławić Boga za to, że mu odebrał świadomość przeszłości, świadomość śmiertelnej rany zadanej w serce, w nieprzytomnie kochające serce przez kobietę, przez ponad wszystko kochaną kobietę? Popił czasu przyprószuł. Przeszłość popił czasu, przyprószuł włosy. Z przeszłości została mu tylko Mariola. Czy została? Od trzech lat, odkąd wyszła za mąż, widział ją tylko jeden raz. Nie miał do niej, ani do Leszka o to żalu. Cóż, każdy ma własne życie. Młode ptaki wylatują z gniazd, zakładając własne, już nigdy do dawnych nie powracają. Leszkowie zamieszkali w Ameryce, a chociaż pisują często, coraz bardziej znać w ich listach tę odległość wielu tysięcy kilometrów, tę przegrodę wielu tysięcy innych, odmiennych, obcych warunków bytu, jakie ich dzielą od niego. Nie jestem im potrzebny, myślał wilczór, a przy ich bogactwie nie odczują nawet tej straty, że w spadku po mnie nic nie dostaną. W spadku. Pierwszy raz mu to przyszło na myśl, że jest już stary. Dotychczas nawał codziennej pracy jego niezmordowana energia zasłaniały mu przed oczyma fakt, że dobiega już tego wieku, w którym większość ludzi myśli tylko o śmierci. Gdy przeczytał te słowa w wywiadzie Dobranieckiego, wydali mu się tak śmieszne i tak nikczemne. Jak i reszta jego perfidnych wynurzeń. Miał jednak dni i tygodnia, coraz więcej myślał o swojej starości. Wprawdzie po dawnemu codziennie już o siódmej rano był na nogach, a o ósmej w lecznicy, ale już po najczęściej spędzał w domu. Przeważnie samotnie. Czuł się zmęczony. W związku z nieustającymi napaściami, na które nie odpowiadał, Pogarszał się wciąż jego stan nerwowy, a to odbijało się na zdrowiu i samopoczuciu. W tym to okresie zaczął pić. Nie, nie był to nałóg, po prostu stary, doświadczony Józef, służący Wilczura, któregoś dnia zaproponował mu wypicie kieliszka koniaku. Zmarzł pan trochę, panie profesorze, dobrze to panu zrobi. Od tego dnia, gdy po obiedzie. Zasiadał przed kominkiem w gabinecie zawsze obok czarnej kawy na stoliku stała butelka z koniakiem. Kilka kieliszków rozgrzewało go znakomicie, pozwalając oderwać myśli od przykrej rzeczywistości, dawało złudzenie pogody i zadowolenia. A przede wszystkim usypiało nerwy, nerwy, które w ostatnich czasach naprawdę potrzebowały spokoju. Nieustające ataki na Wilczura musiały wywrzeć swój wpływ nawet na najbliższe jego otoczenie. W lecznicy, jak to zdołał zauważyć, część personelu odnosiła się doń krytycznie i wyraźnie oscylowała ku Dobranieckiemu, czy to z przekonania, czy po to, by pozyskać jego względy, w przewidywaniu, że zbliża się ponownie okres jego władzy. Stosunek Wilczura do Dobranieckiego nie zmienił się pozornie w niczym. Zmuszeni do codziennego stykania się na terenie lecznicy, po dawnemu konferowali z sobą, odbywali konsylia i narady. Oba jednak starali się ograniczyć wzajemny kontakt do minimum. Unikali też jakiegokolwiek zatargu. To też, gdy profesor Dobraniecki zapowiedział sekretarzowi, by odtąd nie dawano mu pacjentów z czwartego piętra, oddział bezpłatny, Wilczur przyjął to do wiadomości bez protestu i odtąd sam wizytował ten oddział. Na tym właśnie oddziale spotkało go niespodziewane przeżycie. Podczas jednej z wizytacji poznał człowieka, którego przywieziono mu pod nazwiskiem Cypriana Jemiola, a raczej Jemioł poznał Wilczura. Było to tak. Profesorowi dano znać, że pacjent ten odzyskał przytomność. Gdy Wilczur wszedł do jego pokoju i pochylił się nad chorym, ten uniósł powieki i przez dłuższą chwilę wpatrywał się przytomnym wzrokiem w twarz profesora potem lekko się uśmiechnął i powiedział how do you do darling skąd ja pana znam zapytał wilczur skąd Restauracja z punktu widzenia fiskalnego zaliczona do trzeciego rzędu, ale pierwszorzędna pod względem towarzyskim, obyczajowym i moralnym. Tam właśnie mieliśmy zaszczyt i przyjemność. Profesor Wilczur przetarczoło. No, wstąpiliśmy do drożdżyka, by przy 45 roztworze alkoholu poruszyć pewne zagadnienia abstrakcyjne, co się nam też w zupełności udało. O ile sobie przypominam, miał pan wówczas jakieś przykrości niestety zbyt opasły pugilares w kieszeni. Od owego dnia używałem pańskiego przykładu jako argumentu, ilekroć głosiłem cnotę ubóstwa. Zawsze byłem zdania, że bogactwo nie daje szczęścia. Gdyby pan nie miał wówczas tyle pieniędzy, nie zdzielono by pana lomem po głowie i nie topiono w gliniance. Jemioł spojrzał w oczy wilczurowi i dodał. Nein, mein Herr. Ja nie brałem w tym udziału. Dowiedziałem się o wszystkim nazajutrz. Wieść gminna, legenda. Jeszcze jedna legenda do rozmyślań nad znikomością rzeczy ludzkich. Wilczur odruchowo sięgnął ręką do ciemienia, na którym pozostała blizna. Aha, więc to tak było. Tak, wodzu! Nie śniło mi się nigdy, że ujrzę cię kiedyś jeszcze. Od owego dnia profesor dość często odwiedzał Jemioła, który zresztą szybko powracał do zdrowia. Polecił go też szczególniejszej opiece panny łucji, która zajęła się nim ze zdwojoną gorliwością. Wilczur nie mógł nie zauważyć, że ta młoda dziewczyna. Z nadzwyczajnym poświęceniem oddaje się pracy, jakby chcąc wynagrodzić błąd, który popełniła. Nie mógł również nie dostrzec, że Lucja darzy go szczególniejszą sympatią, że w jej wzroku znajduje wiele ciepła, serdecznego współczucia, przyjaźni i jakby jakiejś prośby.